Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ryoko i kolejny odcinek, więc kolejna rzecz z item shopu. Przechodzimy nie do listy życzeń, do pakietów, ostatnia strona dalej. No i ostatnio było pudełko umiejętności, więc dzisiaj będzie skrzynka ulepszenia. Weźmiemy ją sobie. 159 cashu. Jak ta ostatnia. Kup przedmiot. Bierzemy, jest w naszym ekwipunku. Klikamy na nią dwa razy i mamy runę ochronną, która chroni przedmiot przed zniszczeniem podczas ulepszania. Zamiast zniszczenia, ulepszenie przedmiotu może spaść o 50%. Ale to i tak lepsze niż to, że ma nam spalić broń i już jej nie odzyskamy i musimy kręcić nową. Więc na czym polega tak zwane ulepszanie i w ogóle? Jak widzicie, każda, może zrobię to tak, każda jakaś tam broń albo coś w secie ma dany plus. Można podkręcić to maksymalnie na plus 30, w niektórych plus 30 można dać, znaczy we wszystkich plus 30 można dać dodatkowo rafinkę, czyli tak zwane na platynowe uszlachetnienie. I to działa właśnie jak takie plus 1 na 1, 7 lub 30 dni. Tak działa właśnie ulepszenie. I jeżeli... Czekajcie, o, coś mi do oka wpadło. Jeżeli chcemy na przykład ulepszyć sobie coś takiego, to potrzebne nam są takie kamienie niebiańskie. Kamień niebiański 5 stopnia. Doskonała runa albo doskonały kamień. A jak chcemy chronić przedmioty, no to właśnie takie runy ochronne. Są 3 runy ochronne. Nie wiem, czy je tutaj znajdę. O, są. Złota runa ochronna, srebrna. No i runa zwykła ochronna. Wiadomo, złota jest najlepsza, później srebrna. I no, nam wylosowało akurat najgorszą, więc... Dostaliśmy runę. Już bym wolał, żeby jakiś niebian mi poleciał, nie? Co możemy sobie tutaj ulepszyć? Weźmiemy sobie, dajmy na to te budki. Weźmiemy je sobie. Musimy mieć je założone. Musimy mieć założone te budki i mamy, o, widzicie? Strój lasa. I damy sobie na przykład w nie taki kamień niebiański i ulepszy nam o 100%. I ulepszenie pomyślałem wartość przedmiotu plus 1, czyli ma już 396 podstawy plus 47. I teraz podstawa się nie zmienia nigdy. I teraz dodajemy sobie drugi i znowu mamy plus 1, czyli już w sumie plus 2. I mamy znowu 100%, czyli nie musimy używać żadnej runy ani niczego. I teraz, o, 75% i już nam się pojawia takie miejsce. Jeżeli dam ten kamień, dam ok, bez wkładania tej runy ochronnej, no to mi się może nie udać i cały te buty po prostu stracę. A jak użyję sobie tej runy, dam ją w to miejsce i nacisnę ok, no to, nawet jak mi się nie uda, to zredukuje mi o 50%. Czyli w przypadku mamy na plus, mamy plus 3, czyli może to być te plus 1, plus 2, nie? Zazwyczaj chyba nam plus 1 wtedy da, ale teraz powinno raczej być tak, że da nam ten plus, więc nie będę nawet tego używał, no bo... Nie warto na takim ten. Warto używać to, jak się już ma na przykład plus 22, plus... powyżej plus 20, o! Jak nie ma eventu, to najlepiej na ulepszanie, to najlepiej właśnie na plus 20, plus 30, coś takiego robić. Więc ja sobie tą runę jeszcze zachowam, zużyję ją kiedy indziej. A to sobie sprzedam, znaczy zmagazynuję. I na innym koncie po prostu to sprzedam. Runę też wsadzę do magazynu. Więc to tyle. Przy okazji pokazałem wam, jak się ulepsza w Last House. Więc trzymajcie się, miłego dnia wam życzę. Trzymajcie się i
Do następnego, wyczekujcie kolejnych odcinków. Cześć!